Chcemy rozwiązać to równanie. X kwadrat minus 5x plus 4 równa się 0. Spróbujemy znaleźć jego całkowite pierwiastki, jeśli one w ogóle są. Nie będziemy korzystać z dobrze znanych wzorów na pierwiastki równania kwadratowego. Przepiszemy to równanie w postaci x kwadrat minus 5x równa się minus 4. A następnie z lewej strony wyłączymy x przed nawias i otrzymamy x razy x minus 5 równa się minus 4. Jeżeli chcemy znaleźć liczbę całkowitą, która spełniałaby to równanie, to widzimy, że wtedy też liczbą całkowitą jest x minus 5. Wobec tego mamy dwie liczby całkowite, których iloczynem ma być minus 4. Liczba minus 4 dzieli się przez niewiele liczb całkowitych. Mianowicie przez 1, minus 1, 2, minus 2, 4 i minus 4. Wobec tego, jeżeli to równanie ma całkowity pierwiastek, to jest to któraś z tych sześciu liczb. Zacznijmy po kolei sprawdzać. Mamy 1. No to 1 razy 1 minus 5 jest równe minus 4. Trafiliśmy. X1 jest równe 1. Zgadliśmy pierwszy pierwiastek. Moglibyśmy dalej sprawdzać te liczby, ale pokażmy troszeczkę inną metodę. Skoro liczba 1 jest pierwiastkiem tego równania, to 1 kwadrat minus 5 razy 1 plus 4 jest równe 0. Wobec tego x kwadrat minus 5x plus 4 jest równe x kwadrat minus 5x plus 4, odjąć to 0. 1 kwadrat minus 5 razy 1 plus 4. Otwieramy nawias i widzimy, że czwórki się redukują, a resztę możemy przepisać. Teraz skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia i otrzymamy x minus 1 razy x plus 1 minus 5 razy x minus 1. X minus 1 możemy wyłączyć przed nawias i otrzymamy x minus 1 razy x plus 1 minus 5. Więc x minus 1 razy x minus 4. Jeśli to ma być równe 0, to jedna z mnożonych liczb albo obie naraz muszą być równe 0. Pierwszy czynnik jest równy 0 wtedy, kiedy x jest równe 1. Ten pierwiastek, który zgadliśmy już wcześniej. A drugi czynnik jest zerem wtedy i tylko wtedy, kiedy x jest równe 4. Mamy więc oba pierwiastki. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.